Pozwolę sobie przedstawić krótką prezentację, która przybliży nam to, czego już dokonaliśmy w ramach tworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i też kilka słów będzie o pilotażu, który rusza w 3 województwach, między innymi w naszym województwie podlaskim. Dalsza część będzie poświęcona już też dyskusji na temat tego, co ja będę prezentował. Usuwam się teraz bok, żeby nie zasłaniać prezentacji. Szanowni Państwo, na tym slajdzie na chwileczkę się zatrzymam, ponieważ ci z Was, którzy byli na pierwszych konsultacjach, tam nazywaliśmy to Krajową Mapą Zagrożeń. Mogło to wytworzyć pewien dysonans, bo my żyjemy w bezpiecznym województwie, w bezpiecznym powiecie, w mieście również jest bezpiecznie, dlatego nie możemy mówić o mapie zagrożeń, ale raczej o mapie zagrożeń bezpieczeństwa. W związku z tym bardzo byśmy prosili, żeby w pełnej nazwie używać tego zwrotu, to jest też ukłon w stronę przedstawicieli mediów, aby posługiwać się taką pełną nazwą, żeby ona nie wywołała niepotrzebnego obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ten slajd, przypominam, on był wyświetlany podczas każdej konsultacji. Ja wtedy mówiłem, że według mnie jest to najważniejszy slajd z całej prezentacji. Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Również w przededniu pilotażu, który ma ruszać, my sami z tymi wszystkimi zagrożeniami bezpieczeństwa nie będziemy w stanie się uporać. Na pewno będziemy musieli prosić wszystkich, abyśmy się w to zaangażowali, żeby pewne zagrożenia likwidować, ale tak jak będziemy zachęcali, aby każdy do tej mapy, do tego narzędzia informatycznego sięgał, żeby tam się zalogował, żeby jeżeli wie o jakimś zagrożeniu, aby je na tej mapie dodał, jest to również dbanie o bezpieczeństwo. Oczywiście te formy opisowe mapy powstały, Państwo mogliście się z nimi zapoznawać na naszych stronach internetowych. Również te poziomy zarządzania bezpieczeństwem, tutaj nic się nie zmienia, poziom wojewódzki, krajowy, wojewódzki i powiatowy, to wszystko pozostaje bez zmian. Szanowni Państwo, też wskazywaliśmy czynniki, które zniekształcają obraz rzeczywistego stanu zagrożenia bezpieczeństwa. Ja może ich nie będę przypominał, chyba bardzo mocno o nich rozmawialiśmy podczas konsultacji, jakie się odbyły u nas na terenie. Na pewno będę tylko podkreślał cały czas, że jeżeli zapoznajemy się z danymi statystycznymi, to warto posłuchać, aby nauczyć się je prawidłowo interpretować. Mówiliśmy o tym, że niektóre wartości są lepsze, jeżeli spadają, ale inne przeciwnie. Im są wyższe, tym lepiej. Które to są, to na konsultacjach bardzo mocno o tym mówiliśmy. Ten wyszczególniony kolorem zielono-żółtym chyba, to zdanie, służyć ocenie optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych policji. Ci z Państwa, którzy są bliżej tego tematu, to wiecie, że bardzo mocno pracujemy już nad tym, aby przywrócić funkcjonowanie posterunku w Piątnicy. Nawet dzisiaj ta sprawa była podnoszona podczas sesji Rady Powiatu. Na sesji Rady Gminy w Piątnicy również o tym rozmawialiśmy. Także wszystko zmierza w tym kierunku, aby posterunek w Piątnicy z powrotem przywrócić do funkcjonowania. Też po zamknięciu tego pierwszego etapu konsultacji społecznych niektórzy z Państwa spotkali się ze mną i mówili, no jak, wzmocniono już Was. Taki byłem troszeczkę zdziwiony, mówię, że no tak, a pytam, a skąd wy o tym wiecie? No wiemy stąd, że widzimy więcej patroli na ulicach. Wtedy ja mówiłem, że tak, owszem, myśmy wzmocnienie dostali, ale tak jak podczas konsultacji o tym mówiłem, to na chwilę obecną mamy kilkunastu policjantów, którzy odbywają szkolenie podstawowe, więc na ulicy ich jeszcze nie widać, oni wrócą za kilka miesięcy. Efektem tego, że więcej policjantów widać na ulicach jest to, że zmieniliśmy sobie troszeczkę naszą taktykę pełnienia służby. Część etatów, tak kolokwialnie można powiedzieć, za biurek przenieśliśmy do służby zewnętrznej. Także my sami również pochyliliśmy się nad wnioskami z konsultacji społecznych i robimy co możemy, aby sprostać tym oczekiwaniom, jakie są w nas pokładane. Tak jak widzicie Państwo, wakaty, 4 w pionie prewencji, 1 w pionie kryminalnym. Ci z Was, którzy pamiętają jeszcze etap konsultacji, czyli gdzieś tam przełom lutego, marca, to tych wakatów było około 10-11. Były takie tragiczne miesiące w funkcjonowaniu naszej jednostki, że nawet pod 20 się zbliżaliśmy. To już jest bardzo, bardzo dużo.
Być może nam się uda, że do końca wakacji nie będziemy mieli nawet żadnego wakatu. Takie nadzieje mam, także bardzo się cieszymy z tego, że nasza sytuacja kadrowa uległa zdecydowanej poprawie. Konsultacje. Ta liczba 13 jest mocno nieaktualna, ja tylko dlatego przywołałem ten slajd. To były takie główne konsultacje na terenie każdej gminy. Były również konsultacje powiatowe. Później odbyło się jeszcze dodatkowych kilkadziesiąt spotkań. Ogółem w całej Polsce 11 tysięcy konsultacji społecznych, w których uczestniczyło ponad 217 tysięcy osób. Przeogromna liczba. Jest to naprawdę materiał do pracy i te wszystkie wnioski, jakie do nas spłynęły, potraktowaliśmy bardzo poważnie. To tak, żeby przywołać, jak to wszystko wyglądało. Jak Państwo zerkniecie, to może siebie niektórzy z Was odnajdą. Pilotaż. Na czym będzie polegał pilotaż tego narzędzia informatycznego, nazywanego Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce? Szanowni Państwo, główne założenia. Pilotaż rusza w trzech województwach: pomorskim, podlaskim i w części garnizonu stołecznego. Termin pilotażu to lipiec, od 1 do 31 lipca. Gdzie będzie można znaleźć tą mapę zagrożeń bezpieczeństwa? Zakładki do niej będą na każdej stronie internetowej Policji. My tutaj przywołujemy naszą komendę miejską Policji w Łomży, ale jeżeli ktokolwiek będzie chciał wejść na tą mapę za pośrednictwem, nie wiem, komendy głównej albo innej komendy, również będzie mógł to zrobić. W komendzie wyznaczamy koordynatorów lokalnych, którzy będą administrowali tą mapą. Zgodnie z poleceniami musieliśmy wyznaczyć co najmniej trzech takich koordynatorów. Aby ten pilotaż przebiegał sprawnie, już na chwilę obecną wyznaczyliśmy czterech i dodatkowe osoby też będą uprawnione do tego, żeby analizować treści zamieszczone w mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Od momentu dodania jakiegoś punktu na mapie, my mamy dwa dni, aby nadać temu miejscu, temu punktowi status weryfikacja. Dwa dni na to. Później dodatkowe do trzech dni na to, żeby dokonać tej weryfikacji. Aczkolwiek tutaj przy tym ostatnim na chwilkę się zatrzymam. Z uwagi na specyfikę zagrożeń może się tak okazać, że te trzy dni okażą się niewystarczające. Z prostego powodu. Załóżmy, że ktoś w sobotę nam dodaje informację, że w piątki w jakimś tam miejscu jest niebezpiecznie, bo coś tam się dzieje. No siłą rzeczy musimy poczekać do kolejnego piątku, żeby móc tą informację zweryfikować. Nawet może się pojawić taka informacja, że raz w miesiącu, w określone dni i tak dalej, i tak dalej. Będą takie sytuacje wyjątkowe, że będziemy potrzebowali troszeczkę więcej czasu na zweryfikowanie pewnych informacji. Szczególna rola dzielnicowego, raz, że promocja tego programu oraz jej realizacji. Dzisiaj jest to takie pierwsze spotkanie inaugurujące ten pilotaż u nas. Odbyła się też taka inauguracja w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na której pan minister Jarosław Zieliński przybliżał nam same założenia. Był obecny pan komendant główny Policji, pan dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Była prezentowana ta mapa na szczeblu wojewódzkim. Szczególna rola dzielnicowego to nie jest tak, że dzielnicowi mają swoje obowiązki i nagle dodamy im kolejnych i będziemy oczekiwali, żeby oni sprostali temu wyzwaniu, bo na pewno to będzie pewnego rodzaju większa determinacja, więcej obowiązków, żeby sprostać tym oczekiwaniom. Odciążamy troszeczkę dzielnicowych od ich obowiązków. Będziemy patrzyli, ile w ich dzielnicach będzie się pojawiało takich miejsc. Samo nadanie takiemu miejscu statusu, na przykład potwierdzone, że my stwierdzamy, że w tym miejscu faktycznie jakieś zagrożenie występuje, to jeszcze nie jest koniec. Tak bym może nawet powiedział, że to jest początek dopiero. Powinniśmy w tym momencie zaangażować się w to, żeby takie zagrożenie zneutralizować, żeby ono zniknęło z tego miejsca, bo temu ma właśnie służyć ta mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Bardzo, bardzo ważna informacja i tutaj zwracam się do wszystkich Państwa, aby tą informację przekazywać, że dodanie miejsca zagrożonego na mapie nie jest tożsame ze zgłoszeniem alarmowym.
jeżeli potrzebujemy pomocy policji albo innej służby, powinniśmy się połączyć z numerem alarmowym. Samo dodanie na mapy, tam będzie się pojawiał taki czerwony napis, później go zaprezentujemy, nie jest tożsame ze zgłoszeniem alarmowym. Żebyśmy nie wprowadzili kogoś w błąd, że ktoś doda takie miejsce, będzie potrzebował naszej nagłej pomocy i będzie się dziwił, że nikt nie przyjeżdża. Nie do tego będzie służyła ta mapa. Szanowni Państwo, mapa będzie wyglądała między innymi tak. Jest to jeden ze screenów wrzucony, tak żeby sobie zobaczyć. Po wejściu będziemy mogli zobaczyć różnego rodzaju naniesione miejsca. Mapa będzie wielowarstwowa, będzie można tam wchodzić i patrzeć na temat zagrożenia. Raz, że dane statystyczne będą też prezentowane. Będą też prezentowane, widzicie Państwo, w tych kółeczkach, te 14, 43, 9, to są zidentyfikowane miejsca zagrożone. Jest to oczywiście schemat przygotowany na potrzeby między innymi dzisiejszego spotkania. Ta mapa, która u nas pilotażowo ruszy od jutra, no będziemy ją napełniali, tak? Także bardzo liczę, że wszyscy się tutaj mocno w nią zaangażujemy. Oczywiście każdy z tych punktów można rozwijać, można się zagłębić, można zobaczyć, co się kryje za każdym z tego rodzaju zagrożeń. To jest pierwszy krok do zalogowania się w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa i nie możemy tego pominąć, czyli regulamin musimy przesunąć aż do dołu i zatwierdzić, że się z nim zgadzamy. Dopiero wtedy system nas przepuści dalej. Szanowni Państwo, różnego rodzaju kolory, tak jak widzimy tam z boku, są to zgłoszenia. Ten pasek zielony, żółty i czerwony są to kolory przyporządkowane do określonego statusu danego zagrożenia. Kolor zielony to jest dodane zagrożenie. Kolor żółty jest to nadanie takiemu zdarzeniu statusu weryfikacja. I dopiero później, po tym, zdarzenie może uzyskać dwa statusy. Potwierdzone, czerwone, lub niepotwierdzone, to jest taki szary kolor. Oczywiście też można sprawdzać, jak wygląda na poszczególnych powiatach, w poszczególnych miastach, jak ta sytuacja wygląda. Też przypominam, będę jeszcze to dzisiaj powtarzał, że jest to pilotaż. To jest właśnie miejsce na to, żeby pewnego rodzaju pytania zadawać, żeby wnioski wypracowywać. Witamy bardzo serdecznie pana prezydenta, który do nas dołączył. Zapraszamy tutaj za główny stół. Być może pojawią się nam jakieś nowe pytania. Na pewno byśmy chcieli, o ile taka możliwość będzie, żeby na przykład dzielnicowy po wejściu na teren swojego rejonu mógł sprawdzić, jak to tylko i wyłącznie u niego będzie wyglądało. Oczywiście dzielnicowi się doskonale orientują w swoich rejonach, ale zdecydowanie łatwiej by im było, gdyby można było wygenerować z poziomu oczywiście administratora tylko i wyłącznie rejon swojej dzielnicy. Jest to jedno z pytań, jakie na pewno nam się pojawi już po zakończeniu tego pilotażu. Też mam taką prośbę do Państwa, abyście wszelkiego rodzaju uwagi nam zgłaszali, bo po pilotażu nastąpi na pewno podsumowanie i bardzo, bardzo byśmy chcieli przekazywać wszelkie wnioski, które na pewno będą poważnie potraktowane, jeżeli będzie taka możliwość, aby ta mapa działała jeszcze lepiej niż będzie działała przez ten miesiąc, to na pewno będziemy chcieli je wszystkie przekazać dalej. Tak jak powiedziałem, można zakreślić pewien obszar, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda no, w tym przypadku akurat Warszawa. Zobaczcie Państwo, te zielone punkty to są miejsca jeszcze nie zweryfikowane, świeżo dodane. Aktualna lokalizacja to takie ułatwienie, żebyśmy nie musieli wybierać, szukać jakiegoś miejsca, aczkolwiek jest możliwość wybrania, jak to się mówi, z palca danego miejsca, czyli nie musimy być w tym miejscu, żeby wskazać jakieś miejsce zagrożone. Zbliżamy i poprzez dodanie, poprzez wciśnięcie tutaj na ten plusik możemy wybrać kategorię. Jest to również ułatwienie, ponieważ czasami będzie tak, że nie do końca orientujemy się, jakiego rodzaju zdarzenia mogą być skategoryzowane, tak żeby nam jako policja albo innym służbom, do których zapewne też takie informacje będziemy przekazywali, łatwiej na danym zdarzeniu pracować, łatwiej je zweryfikować. Być może się okazać, że jeszcze ten katalog jest nie do końca spełniony, że trzeba będzie jakieś kategorie dodać. Tak jak Państwo widzicie na chwilę obecną, tak na pierwszy rzut oka, to mamy tutaj wszystko, o czym moglibyśmy pomyśleć pod kątem stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa. Wybieramy na przykład złą organizację ruchu drogowego i tutaj też po
zweryfikowaniu takiej informacji pamiętajmy Państwo, że będziemy występowali do różnych instytucji, no bo policja sama z siebie takiego oznakowania nie zmienia. Aczkolwiek jeżeli z tytułu złej organizacji ruchu drogowego dochodzi gdzieś do zagrożeń, to również będziemy zobligowani do tego, żeby w trybie pilnym tam nasze służby się pojawiły i neutralizowały takie zagrożenie. To, o czym mówiłem i o czym jeszcze raz chciałbym powiedzieć. Taki komunikat się będzie za każdym razem pojawiał, jeżeli będziemy starali się dodać dodatkowe zagrożenie. Czyli nie jest to tożsame dodanie tego zagrożenia ze zgłoszeniem alarmowym. Oczywiście datę zagrożenia możemy wybrać z kalendarza, żeby nam było łatwiej, bo też nie jest tak, że to musi być data aktualna, mogło być zdarzenie, które miało miejsce ileś tam dni wcześniej. No i takie zdarzenie, jak już się pojawi, to tak jak wspominałem, ma kolor zielony. Poszukiwanie z paska, to tak jak widzicie Państwo, zielone to są zgłoszone, żółte w trakcie weryfikacji, czyli do 2 dni nadajemy status na żółty, na weryfikację i później do 3 dni na zweryfikowanie. Czerwone potwierdzone, szare niepotwierdzone. Jest też taka procedura, że jeżeli uporamy się z danym zagrożeniem, czyli coś miało status czerwony, później my to zagrożenie zlikwidujemy, a po chwili zostanie dodane w tym samym miejscu takie same zagrożenie, to my całą procedurę zaczynamy od początku, czyli weryfikacja i ewentualnie status potwierdzony lub niepotwierdzony. Z niektórymi zgłoszeniami, z niektórymi miejscami zagrożonymi będzie nam zdecydowanie łatwiej, bo one mogą na pewno się pokrywać z tym, o czym my już wiemy. Być może nasze służby już w danym miejscu są zadaniowane, a ktoś takie miejsce nam doda. To jeszcze jeden rzut okiem na mapę. Mapa jest bardzo funkcjonalna i tak naprawdę ona jest mocno intuicyjna, łatwa w obsłudze i taki cel przyświecał osobom, które ją wykonały. To, co mówiłem parę miesięcy temu, że dzięki temu, że krajowe mapy zagrożeń powstaną, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Łomży. O bezpieczeństwie mówimy dużo, mówimy na sesjach, mówimy na poszczególnych komisjach, przede wszystkim na Komisji Bezpieczeństwa. I stwierdzić możemy, że Łomża jest miastem bezpiecznym, ale też od czasu do czasu pojawiają się różne incydenty, których pewnie można byłoby w jakimś stopniu uniknąć, niektórych nie, bo są często o tym decydują inne przesłanki, na które my, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wpływu, na to nie mamy, ale chodzi o to, żeby minimalizować zagrożenia i na pewno Krajowa Mapa Zagrożeń, która powstała, jest jednym z instrumentów, które pomogą poprawić jeszcze bardziej bezpieczeństwo w naszym całym kraju, a mówiąc w kontekście samorządów naszych z województwa podlaskiego, także w naszych małych ojczyznach. I to widać też po zaangażowaniu samorządowców. Obecni dzisiaj są na sali przedstawiciele różnych instytucji, ale są też samorządowcy, wójtowie, starosta. I to świadczy o tym, jak to jest ważny pomysł z perspektywy bezpieczeństwa w naszych gminach i cieszę się niezmiernie z tego, że właśnie Łomża i samorządy z powiatu łomżyńskiego bardzo aktywnie się włączyły w tworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń. W związku z wprowadzeniem tej mapy, samo zarządzanie tą mapą, to też pochłonie w jakiś sposób zaangażuje funkcjonariuszy, policjantów. No, mówił Pan o 3 koordynatorach, ale nie wiem, czy to pewnie na tym się nie skończy, czy nie będzie to jakimś dodatkowym takim obciążeniem, no, czysto administracyjnym, można powiedzieć, Komendy Miejskiej Policji, kosztem faktycznego naszego bezpieczeństwa. Na pewno wyznaczenie koordynatorów nie odbyło się kosztem odciążenia, zmniejszenia ilości policjantów pełniących służbę zewnętrzną. I tak na co dzień są policjanci, którzy zajmują się organizacją służby. I tak są osoby, które analizują pewnego rodzaju zagrożenia, zadaniują policjantów. I to właśnie na tych policjantach oparliśmy się, wybierając koordynatorów. Także tutaj na pewno nie ma takiego zagrożenia, aby mniej policjantów przez to pojechało do służby
zewnętrznej.